Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj moi drodzy horoskop tygodniowy od 5 do 11 dla znaków ognia, barana, lwa, strzelca, karty tarota, magiczne przesłanie Doreen Virtue, syreny, delfiny, karta kipera i karta od wszechświata z radą. Także zaczynamy moi drodzy od tarota rozkładu. Dobrze. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Przypomnę tylko czasówkę od 5 do 11 września. Dobrze. Baran, baran. Co u barana? Dobrze. Barana, kochani, troszkę zamieszania w poniedziałek, może trochę duchowości, czasu znalezienia na swoje hobby, będziecie mieli chęć, to znajdziecie ten czas. Tutaj ogólnie trochę zamieszania, bo dużo jest obowiązków z różnych dziedzin, tak jak to w życiu. We wtorek i to domowe i zawodowe będą się przeplatały te obowiązki. We wtorek szukanie czegoś, ale też ktoś może Was oszukiwać tutaj, moi drodzy. Uważajcie na osoby trzecie. Myślę, że też uważajcie na różnego rodzaju pomyłki. Dwie siódemki obok siebie, no to tutaj, moi drodzy, ta pomyłka, fantazjowanie, aby siebie nie oszukiwać. Pamiętajmy o tym, w środę jest koniec jakiegoś trudnego etapu, może być przeciążenie fizyczne, tutaj plecy, mięśnie, stawy, uważajcie na to, ale coś kończymy po to, żeby zacząć coś nowego. Dokończenie projektu chcecie wszystko zrobić swoimi rękoma. W czwartek dziesiątka kielichów. Są rozmowy z rodziną, możliwe, że czy to telefony, też informacje różnego rodzaju od rodziny, czy będziecie mieć gości u siebie, czy też będziecie gdzieś wychodzić do rodziny. Tutaj są rozmowy ogólnie z członkami rodziny i dobra harmonia, porozumiewać się będziecie. W piątek jest dużo radości, celebrowania, spotkania może właśnie ze starymi znajomymi, kimś, kogo znacie, rodziną i tak dalej. I tutaj jest celebrowanie jakiegoś sukcesu. Duża, duża radość, moi mili, w piątek. Sobota to już w ogóle jest harmonia, miłość i jest porozumienie, super. I w niedzielę też ktoś przybywa z przeszłości, jesteście zadowoleni, jesteście szczęśliwi, cieszycie się. Dobre wiadomości dla Was. Także są te dwie siódemeczki, które mówią o pomyłkach, troszeczkę bujaniu w obłokach, oszukiwaniu. Być może w zdrowiu stawy kości, plecy, to mówiłam, pęcherz moczowy, podwójne narządy, tak? No dobrze, sprawy hormonalne czasem u niektórych. I to wszystko, kochani, co do tarota. No i teraz oczywiście magiczne przesłanie Doreen Virtue, syreny, delfiny podsumuję Wam. Kochani, ojcowskie uzdrowienie. Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim ojcem. No, moi drodzy, tu mogą się uzdrowić relacje pomiędzy naszymi rodzicami, a w zasadzie ojcowskie relacje. Także nie tylko z ojcem, ale tutaj z waszym synem, z waszym ojcem, z waszym dziadkiem, z kimś, kogo uważacie za ojca. Także tutaj twoja moc wzrośnie, bo będziesz miał taki przypływ energii od rodziny, od najbliższej osoby. Dobrze, kochani, no bardzo ładnie. I tutaj karta od wszechświata, co dla Was? Moi drodzy, co tutaj dla Was? Tutaj musisz myśleć globalnie. Zacznij, tu jest jakaś wielka rzecz dla Was w tym tygodniu, bardzo ważna.
dla Twojej przyszłości coś się otworzy nowego, bo macie koniec, dziesiątkę buław i dziesiątkę kielichów, czyli podejrzewam, że to będzie coś związanego z rodziną, jakieś ważne, przyjemne, pozytywne sprawy, duże związane z rodziną. No i moi drodzy, jeszcze karta Kipera. Bardzo ważny, dobry tydzień jest. Bardzo dobry tydzień, kochani. No i tutaj mówi nam Kiper o wielkim szczęściu, które naprawdę do Was idzie. No fantastycznie. Jest tutaj ta radość, celebrowanie, świętowanie i tak dalej. Choć troszkę będziecie mieli obaw, czy to nastąpi, ale będzie. Także super, naprawdę życzę wspaniałego tygodnia. No i dobrze, przechodzimy teraz do lwów. Zobaczymy, co dla nich od 5 do 11 września, moi drodzy. Od 5 do 11 września. Lew, dwójka buław, rycerz kielichów, dziewiątka kielichów, królowa buław, odrodzenie, sąd Boży, inaczej dwójka mieczy i kolejna karta, karta kochanków. Bardzo dobra, moi drodzy, tutaj jest współpraca w tym tygodniu. Poniedziałek, dwójka buław, będą się wahały lwy, tutaj macie wahania troszeczkę, przygotowania może do jakiejś podróży, do czegoś w tym rodzaju. Zastanawiacie się, w którą stronę iść, tak? I bardzo dobrze, bo czasem potrzeba nie działania takiego na opak, tylko przemyśleć pewne sprawy. Macie szansę, bo wszystkie dwójki dają szansę na rozwój. We wtorek, rycerz kielichów, ktoś powraca z przyszłości, dużo radości. No, naprawdę tutaj może być fajne spotkanie romantyczne. Też nie wierzcie we wszystko, co wam ktoś mówi, ale tutaj mogą szykować się bardzo miłe spotkania we wtorek. W środę również jest albo przyjęcie bardzo fajne dla lwa, mogą być tutaj uroczystości, czy gdzieś w restauracji, czy gdzieś u siebie w domu. To zależy, u każdego indywidualna sprawa, indywidualna uroczystość. Macie tutaj kogoś z przeszłości i świętujecie z osobami, które znacie, kolegami, znajomymi. W czwartek królowa buław. Może być pewnego rodzaju rywalizacja z kobietą, wiadomości też od kobiety. Znak ognia tutaj wchodzi po tych romantycznych kielichach. Trygon ognia znaczy się. Może to być kobieta, baran, lew, strzelec, ale nie musi, może być bardzo dynamiczna, szybka wiadomość od kobiety. W piątek duży projekt, zaczynacie coś nowego. Tutaj możecie znaleźć się w urzędzie, ale nie tylko. Możecie zwiedzać jakieś duże, ruchliwe miejsca. No i też niektórzy mogą przygotowywać się gdzieś, moi drodzy, do ważnej, dużej sprawy. Będzie to na pewno dzień ważny, możecie się z kimś pogodzić. Jest tutaj takie oczyszczenie i szansa na to, żebyście powrócili do równowagi. W sobotę dwójka mieczy daje nam szansę na rozwiązanie problemów, ale my wszystkiego nie widzimy. Mogą być jakieś dylematy, co robić, tak? Bo może być na przykład na jedną godzinę parę zadań, tak? I to w życiu tak wychodzi. Także zastanawiajmy się, może będziemy coś podpisywać. Niedziela harmonijnie, wspólnie, razem z kimś podejmujecie decyzje jakieś życiowe, spędzanie czasu razem i przyjemności. Dobrze, kochani, dobry tydzień. Uważajmy na oczy, podwójne narządy ogólnie, bo mogą być oczy i uszy tutaj się pokazują. Bóle głowy od zatok. Ucho wewnętrzne może być zaatakowane w tym tygodniu, ale też dieta, trochę ruchu, moi drodzy, nie zaszkodzi. Uwaga na to, co jemy. Także tak bym tutaj to widziała. Magiczne przesłanie dla Was. Magiczne przesłanie.
Wyznacz sobie wyższe cele. Podwyższaj swoje standardy i oczekuj dla siebie więcej. Nie spoczywaj. No dobrze, a zobaczymy od wszechświata. Bardzo ładne przesłanie, bo tutaj jest jakieś wahanie właśnie u lwa, podwójne, ale macie szansę na rozwinięcie się. I jest tutaj, moi drodzy, rozwesel się, karta od wszechświata, cheer up. Życie jest momentem, ciesz się chwilą, raduj się, nie przejmuj się, bądź wesoły. Także dobrze, dobra rada. I karta kipera, ważna karta kipera. No zobaczmy, ważna karta kipera, co podsumuje, co się wydarzy. Kochani, tutaj czeka Was możliwe, że sprawa urzędowa, notariusz, rozmowa, bo tu będzie coś ważnego. Tu jest dużo świętowania, ale tu mówiłam właśnie o jakimś urzędzie. Coś będziecie podpisywać, załatwiać, możliwe, że związanego właśnie z Waszym kierunkiem studiów. Może będziecie coś podpisywać również u notariusza, w dziekanacie, także urzędowe sprawy. Nie należy się obawiać, broń Boże. Ja dziękuję wszystkim lwom. No i kochani moi, do strzelca teraz przechodzimy. Do strzelca. Ja przypomnę daty od 5 do, kochani, 11 września. Od 5 do 11 września strzelec. Myślę, że dobrze widać. Dobrze. Co u strzelca? Rycerz monet, siódemka kielichów, królowa kielichów, rycerz buław, słońce, moc i dwójka pucharów. Idzie polepszenie sytuacji u strzelca ogólnie. Bardzo dobry tydzień się szykuje. Rycerz monet od poniedziałku. Dobre finanse, status się polepszy, fajnie to wszystko wygląda. Będziecie tryskać energią, może jakaś podróż w pracy służbowa. Także tutaj na pewno dobre finanse. We wtorek 7 kielichów, jest troszeczkę zamieszania, dużo obowiązków, ale może znajdziecie czas dla siebie. Pamiętajcie, nie dajcie się tylko oszukiwać, troszkę może być tutaj takiej energii. Ktoś może próbować coś Wam wmawiać. W środę królowa kielichów, emocje zmienne są tego dnia, od pozytywnych do mniej pozytywnych. Tu dużo może się dziać w emocjach. Pomoc od kogoś, ale też i Wasza duchowość, Wasza tutaj emocjonalność wysoka, na wysokim poziomie. I bardzo dobrze, tutaj wszystko dobrze wychodzi, kochani. W czwartek dopiero jest karta zmiany, takiej pozytywnej. Tu gdzieś wyruszacie, może kończycie w pracy coś, dużo wiadomości. I ten dzień jest taki rozwinięty, dynamiczny. Nadchodzą zmiany na plus, pozytywne, ponieważ w piątek słońce wchodzicie w strefę komfortu, może urlopu, czy też weekendu. Dla niektórych jest dobry czas na nowiny bardzo pozytywne. Może o powiększeniu rodziny, o urlopach, o tym, co Was cieszy, tak? Ogólnie o szczęściu i miłości. Nowiny i w sobotę wielka moc, witalność, macie takie zadowolenie życiowe, miłość koło siebie, jesteście szczęśliwi, tryskacie energią w sobotę, pomagacie komuś. Niedziela, dwójka kielichów, jest radość, dogadywanie się, porozumienie w partnerstwie, wszystko wychodzi na plus. Dużo macie kielichów, no może nie tak wiele, ale trzy karty, które mówią o emocjonalnie pozytywnym tygodniu. Dobrze, zdrowie może. Podwójne narządy ogólnie, zdrowie dosyć dobre. Będziecie uprawiać jakieś sporty tutaj, na pewno będziecie dużo pracować również. No, emocjonalność, tu trzeba na to zwrócić uwagę. Troszeczkę z odpornością, czy hormonami mogą być drobne problemy, ale drobne. Dobrze, moi drodzy, pięknie wyszło. Skrzynia skarbów. No, ciekawe przesłanie. Doren Virtu, Syreny Delfiny.
Właśnie idzie do ciebie nieprzewidziany przypływ do statku. Moi drodzy, to jest obfitość tutaj nie tylko materialna. Pamiętajcie o tym, że różne uczucia w życiu są i mogą być różne skarby życiowe, że tak powiem, tak? Czy to w uczuciach znajdziecie swoją miłość, czy też znajdziecie naprawdę jakąś przyjaźń, czy będziecie mieć dostatek finansowy, to zależy od Was właśnie w jakim tutaj sensie będzie ten dostatek. Ale wydaje mi się, że też materia tu może mieć miejsce, może znajdziecie nową właśnie pracę nawet, albo dostaniecie jakąś większą sumę pieniędzy. Zobaczymy, co karta Wszechświata podpowie oraz Kipera. Karta Wszechświata, moi kochani, karta Wszechświata. Macie celebrowanie. No, tutaj trzeba się bawić i cieszyć, moi drodzy, bo jest właśnie jakiś sukces na Waszym koncie. Jest radość przy tym słońcu, jest naprawdę dużo radości, dużo celebrowania, strefy komfortu. Coś odnajdziecie, jakąś drogę w tym tygodniu na pewno. I Kipera, kochani, i Kipera karta, i Kipera karta. Dużo spraw może się zadziać w Waszym domu, a szczególnie w Waszym pokoju. Będą jakieś rozmowy, rozwiązania. Być może, że bardzo szybko w tym tygodniu znajdziecie odpowiedź na swoje pytania, znajdziecie kompromis, dojdziecie do porozumienia i to będzie związane właśnie z Waszym domem. Będzie się działo w pokoju stołowym. Dobrze, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia.